Zdarzyło się to pewnego zimowego wieczora. Był to czas, gdy noce wydawały się wieczne i były tak mroźne, jak nigdy wcześniej, ani nigdy później. A dnie zdawały się mrugnięciem powieki. Krótkie, bezsłoneczne, z wieczną ziejącą śnieżycą. Świadkowie tej historii twierdzili później, że to rozpacz rozlała się nad światem, tworząc wieczny mrok, który miał ukoić rozsypane w pył serca. Zegar wskazywał godzinę 6 po południu. Ciemności za oknem nie było w stanie rozproszyć nawet światło latarń. Trwała zamieć. Pacjenci oddziału zamkniętego szpitala psychiatrycznego pod wezwaniem świętego Antoniego nie zwracali na to najmniejszej uwagi. Byli pochłonięci przypatrywaniem się nowemu. Sanitariusze przynieśli go całkiem niedawno, ale po oddziale już krążyły plotki. Podobno on jest wampirem. Zachichotał jeden z mężczyzn zgromadzonym przy łóżku nowego. Ja też tak słyszałem. Pielęgniarki o tym mówiły. Myślicie, że to wariat? Jak my wszyscy. Szepnęła wychudzona kobieta o podkrążonych oczach. Patrzcie, ma bladą, błyszczącą skórę. I pewnie ogromne zęby. Głąbie, ale przecież oddycha. A wampiry nie oddychają, bo nie żyją. Wariat i tyle. To już lepszy jest ten chłopiec z sali obok, który mówi, że jest Don Juanem. Przynajmniej ja mu wierzę. Ci, pielęgniarki idą. Pięć osób stojących nad łóżkiem młodego mężczyzny, pogrążonego w głębokim śnie, rozpierzchło się po sali, udając, że są zajęci czymś innym. Do sali weszły dwie pielęgniarki. Obejrzały nowego pacjenta. Chwilę rozmawiały cichym głosem i wyszły. Zgromadzenie zebrało się nad śpiącym jeszcze raz. Nagle z piersi wszystkich pięciu osób wyrwały się pełne zdziwienia westchnienia. Nowy, jak gdyby nigdy nic, otworzył oczy i usiadł na łóżku. Jego nieco obłędny, pełen bólu wzrok lustrował stojących tuż przy nim pacjentów. Miał piękne, czysto błękitne oczy. Czarne, proste włosy opadały mu na ramiona. Były w lekkim nieładzie, a biała skóra błyszczała w świetle jarzeniówek. Ciszę przerwał jego lekko zachrypnięty, ale melodyjny głos. A więc to z wami przyszło mi spędzić moją ostatnią noc w tym świecie. Dobrze więc, niech i tak będzie. Ha! Mówiłem, że wariat. Nie wydawaj pośpiesznych sądów, mój przyjacielu. Spotkało mnie w życiu wiele krzywd, tylko dlatego, że ktoś zbyt pośpiesznie wydał na mnie swój sąd. Pozwólcie, moi państwo, że się wam przedstawię. Piękny młodzieniec wstał z łóżka. Spojrzał nieco krytycznie na szpitalne ubranie, jakie kazano mu założyć, i skłonił się zebranym wokół niego ludziom. Nazywam się Gabriel William Hurt. Syn w ciemności, Antoniego Crivello. Jestem wampirem ósmego pokolenia z klanu Terodor. Chciałbym was prosić, abyście dzisiejszą noc ofiarowali mej historii, gdyż o świcie zakończy się już moja egzystencja w tym nieżyciu. Chciałbym, aby choć w waszych sercach przetrwała opowieść o mojej tragedii. Po szpitalnej sali przeleciały pomruki niedowierzania, zaskoczenia i irytacji. W końcu pięcioro pacjentów szpitala psychiatrycznego pod wezwaniem świętego Antoniego usadowiło się jak najbliżej Gabriela. Gotowi usłyszeć, co też ich współlokator ma do opowiedzenia. Moja historia zaczyna się w latach 60. XX wieku. Byłem wtedy chłopcem zaledwie 12-letnim. Rodzice nigdy nie okazywali mi znacznego zainteresowania. Byłem więc dzieckiem samotnym, trudnym. Moje życie jako samotnika i outsidera miało zmienić się wkrótce po przeprowadzce, do której zmusili mnie rodzice, a której byłem przeciwny. Małe miasteczko, w którym mieszkaliśmy, wzbudzało we mnie nienawiść na samą myśl o nim. Jeszcze bardziej nieszczęśliwy, jeszcze bardziej samotny, jeszcze bardziej trudny. Do czasu, kiedy z wizytą nie zawitali do nas sąsiedzi ze swoją córką, moją rówieśnicą. Cóż, co 12-letni chłopiec może wiedzieć o miłości? Cóż, może wiedzieć o uczuciu od pierwszego wejrzenia? Tak silnym i tak głębokim, że miało przetrwać mimo wszelkich przeciwności losu, aż do końca? Owy 12-letni chłopiec, którym byłem, nie wiedział o tym zupełnie nic. Mimo wszystko rudowłosa, piegowata, zawsze uśmiechnięta dziewczynka urzekła moje serce. I postanowiłem nie odtrącać jej, jak każdej innej istoty, która się pojawiała w moim życiu. Szybko okazało się, że jesteśmy do siebie bardzo podobni, chociaż diametralnie różni. Ona zawsze pogodna, zawsze życzliwa, chętna do niesienia pomocy każdemu człowiekowi. Zawsze otoczona wieloma osobami, którym skradła serce tak jak mi. A ja zawsze ponury,
zawsze samotny, zawsze cyniczny, mimo zaledwie 12 lat. Młody starzec zmęczony życiem i ludźmi. A nasze dusze? Nasze dusze biły jednakowym rytmem. Były jedną duszą umieszczoną w dwóch ciałach. W ten sposób oddałem tej Angielce moje serce. Na zawsze. Nasza przyjaźń. Prawdziwa, nierozerwalna przyjaźń. Zmieniła się z biegiem lat w uczucie nieco głębsze, okraszone nastoletnim pożądaniem. To właśnie pierwszy raz moje usta dotknęły ust Sol. To jej jako pierwszej i jedynej pragnąłem ofiarować wszystko, co miałem. Byliśmy młodzi, szczęśliwi, zakochani. I tacy beztroscy. Mijały piękne wiosny, upalne lata, deszczowe jesienie i śnieżne zimy. A ja i Sol wciąż byliśmy nierozłączni. Wciąż bardzo blisko siebie. Zmieniła moje życie tak bardzo, jak to się tylko dało. Aż do pewnej przeklętej wiosny w 17 roku naszego życia. Opowiadanie Gabriela zostało przerwane przez nadejście pielęgniarki rozdającej nocne dawki leków. Widzę, że nasz nowy pacjent już się obudził. Bardzo dobrze. Dzisiejszą noc spędzi pan tutaj. Jutro natomiast zajmie się panem lekarz, który zostanie panu przydzielony. Zostanie pan też przeniesiony na inną salę. Proszę przyjąć te leki. Podała mu plastikowy kubek z wodą i trochę mniejszy z trzema tabletkami. Gabriel wykrzywił usta w uśmiechu i podziękował za lekarstwa. Po wyjściu pielęgniarki pięcioro towarzyszy Gabriela wlepiło w niego rozpalony ciekawością wzrok. Czekali na dalszą część historii. Wampir nie pozwolił im długo czekać. Mieliśmy wtedy po 17 lat i serca zalane wspólnymi marzeniami o przyszłości. Jakże szybko przyszło nam przekonać się, że nic nie trwa wiecznie, a każde szczęście prędzej czy później przemienia się w rozpacz. Większość czasu spędziliśmy z Sol razem. Jednak bywały takie momenty, że musieliśmy się rozdzielić. Tak jak w tamto popołudnie, gdy Sol wróciła sama ze szkoły. Nie było mnie przy niej. I myśl o tym do dzisiaj rozpala w moim sercu gorący płomień nienawiści do samego siebie. Sol nigdy nie wróciła do domu. Wieść o jej zniknięciu bardzo szybko przelała się przez miasteczko. Wszyscy je szukali. Przez kilka dni chodziłem oszalały z przerażenia i strachu o nią. Wreszcie powstały plotki, że uciekła z domu. Inni twierdzili, że widzieli, jak ktoś wciągał ją do samochodu i odjeżdżał. Jeszcze inni opowiadali bardziej niestworzone historie. Po jakimś czasie policja znalazła w okolicznych lasach strzępki jej ubrania i jej krew. Nigdy jednak nie odnaleziono ciała. Po kilku miesiącach wyprawiono jej pogrzeb. Jej rodzina poddała się. Miasteczko wróciło do dawnego życia. Tylko ja wciąż wierzyłem. Wciąż szukałem. Wciąż na nią czekałem. Oszalały z nieszczęścia, nie mogłem poradzić sobie z własnym życiem. Nie mogłem poradzić sobie z myślą mojej śmierci. Uciekłem z domu, próbując w jakiś dziwny sposób odnaleźć ją w wielkich miastach i małych miasteczkach. Trzymałem się różnych szalonych śladów, ale żaden z nich nie zaprowadził mnie do niej. Z rozpaczy próbowałem dwa razy odebrać sobie życie. Spędziłem wiele miesięcy w zakładach i szpitalach psychiatrycznych. Rodzina odwróciła się ode mnie. A ja, starając się w jakikolwiek sposób uciec myślami od Sol, popadłem w narkomanię. Moje życie stało się jednym wielkim bagnem. Z tamtego okresu życia nie pamiętam prawie nic. Może poza wielkim głodem palącym moje trzewia i twarzy Sol, która nigdy nie chciała zejść spod moich powiek. Nie wiem również, w jaki sposób poznałem Antoniego. Czy to ja znalazłem jego, czy też on mnie. Co go zainteresowało w takim wraku człowieka, jakim byłem? Nigdy się tego nie dowiedziałem. Antoni zabrał mnie do siebie, do wielkiej willi, w której mieszkał. Przez kilka miesięcy stosował na mnie różne praktyki, które pozwoliły mi uwolnić się od mojego uzależnienia. Zamiast pragnienia narkotyków, czułem teraz dużo większe pragnienie. Pragnienie napoju, którym poił mnie mój wybawca. Pragnienie krwi. Zadajecie sobie pewnie pytanie, czy nie było dla mnie dziwne, że nieznany człowiek uwięził mnie w swoim domu i poił krwią. Ale mnie już na niczym nie zależało. Równie dobrze mógłby mnie wtedy zabić. I tak nie sprawiłoby mi to żadnej różnicy. Ale napój, jego krew pompowała we mnie nową ochotę do życia. A raczej potrzebę picia tego specyfiku. I odkrywania w sobie coraz to nowszych zdolności. Bo po każdym łyku stawałem się coraz silniejszy, zwinniejszy. Moje zmysły odkrywały nowe rzeczy w otoczeniu. Antoni codziennie poświęcał mi długie godziny na rozmowę.
Nasze tematy zakrawały o wszelkie aspekty wiedzy i życia. Wiele się od niego dowiedziałem. Poszerzyłem wielokrotnie moją wiedzę i wykształcenie. Nie byłem jego więźniem, choć czasem tak się czułem. Do dyspozycji oddał mi bibliotekę i kilka pokoi. W każdym jednak z tych pomieszczeń nie znajdowało się ani jedno okno. Przestało mieć to dla mnie znaczenie. Czy jest dzień, czy noc. Byłem bez wyraźnego celu i przyczyny w nieokreślonym miejscu i czasie. Aż przyszedł moment, w którym Antoni uznał, że jestem gotowy. Na korytarzu było słychać krzyki jakiegoś pacjenta. Gabriel powiódł wzrokiem po twarzach swoich słuchaczy. Na policzkach bardzo wychudzonej kobiety odkrył ślady łez. W oczach pozostałych czaiło się współczucie i żal. Do sali weszła pielęgniarka z pielęgniarzem. Oznajmili, że nastał czas na gaszenie świateł i ciszy nocnej. Odprowadzili wszystkich do ich łóżek i zabronili opuszczania ich. Gabriel wykonał ich polecenie. Wsunął się cicho pod kołdrę i leżał nieruchomo, dopóki nie wyszli, gasząc za sobą świateł i zamykając drzwi. Wówczas podniósł się i zobaczył, że wszyscy z napięciem wpatrują się w niego i czekają. Nie było słychać najmniejszego szmeru, najmniejszego oddechu. Gabriel zniżył głos do szeptu i podjął opowieść dalej. Było to dokładnie w dniu moich 23 urodzin. Przyszedł do mnie złożyć mi pewną propozycję, która miała zaważyć na dalszym moim życiu. Miał to być jeden z najwspanialszych prezentów, jaki kiedykolwiek mógłbym otrzymać. Wyjawił mi swój sekret. Rysował przede mną wizję wspaniałego życia, które czeka mnie i jest w zasięgu ręki. Opowiadał tak barwnie o urokach nieżycia, że mu uwierzyłem. Mogła to być moja szansa na zapomnienie tamtych oczu, tamtych rudych włosów, magicznego głosu, który ciągle do mnie przemawiał. Mogłem zapomnieć o sol i zacząć wszystko raz jeszcze, lub żyć z otwartą raną w sercu przez następne tysiąclecia. Postanowiłem jednak zaryzykować. Jak się zapewne domyślacie, Antoni był wampirem. Wybrał mnie na swego syna i dziedzica. Dziedzica wszelkich zdolności, jakich nauczył się przez setki lat swojego istnienia. Zgodziłem się na to. Moja przemiana w wampira była przeżyciem, którego nigdy nie da się zapomnieć. Antoni wbił swoje zęby w moją tętnicę, a ja poczułem, jak wraz z każdą kroplą krwi uchodzi ze mnie życie. Byłem bliski oszołomienia i utraty zmysłów. Choć wiedziałem, że umieram, nie chciałem przerwać tego doznania. Kiedy wypił ze mnie prawie całą krew, zapytał raz jeszcze, czy chcę dostąpić zaszczytu przemiany w wampira. Leżąc w jego ramionach, pragnąłem życia jak chyba nigdy na świecie. Mgnienie chwili dzieliło mnie od śmierci. Wyszeptałem tylko tak. Wtedy podwinął swój lewy rękaw i zębami rozszarpał swój nadgarstek. Przystawił go do moich ust i rzekł, niech się stanie. I pozwolił mi pić. Przywarłem do niego łapczywie i w tym momencie przez mój umysł przemknęły miliony scen. Tysiące myśli, setki uczuć, ale nie należały one do mnie. To były jego myśli, jego uczucia, jego życie, które napełniało moje martwe ciało. Przeżyłem ekstazę nieporównywalną z żadnym ludzkim uczuciem. Nigdy potem, pijąc krew człowieka, nie czułem się tak cudownie jak w tej jednej chwili, która dla mnie mogła trwać całą wieczność. Jednak Antoni odjął swój nadgarstek od moich ust, a ja straciłem przyjemność. Tak zaczęło się moje nieżycie jako wampira. Już przeszło 30 lat trwam w tym stanie, wciąż wyglądając jak 20-latek. Antoni nauczył mnie wszystkiego. Stał się mym ojcem w ciemności, ale prawdziwym ojcem, którego zawsze mi brakowało. Żyłem od zmierzchu do świtu. Zaangażowałem się w życie społeczne wampirów. Z czasem zyskałem sobie szacunek innych i przyjaźń księcia, który dla wampirów był wyrocznią i świętością. Jednak los zakpił ze mnie jeszcze raz. Często pomagałem księciu i wykonywałem dla niego liczne zadania. To kolejne, a zarazem ostatnie, miało być po prostu jeszcze jedną zwyczajną pracą dla klanu i księcia. Gdzieś w mieście pojawił się nielegalny wampir. Dzieci w ciemności przeistoczone bez wiedzy i zgody księcia. Miałem je odnaleźć i zlikwidować oraz dowiedzieć się, kto jest jego ojcem w ciemności. Do pomocy przydzielili mi młodego syna księcia, niezwykle rozwydrzonego i rozpieszczonego wampira.
To był początek mojego końca. Znalezienie nielegala nie było trudne. Nie zacierał po sobie śladów. Był nieostrożny, działał chaotycznie. Trafienie na jego trop zajęło mi niecałe dwie noce. Trzeciej nocy doszło między nami do konfrontacji. Odkryliśmy go w ciemnym zaułku podczas polowania. Posilał się akurat jakimś człowiekiem. Był raczej niski i drobny. Jego ciało okrywał wystrzępiony czarny płaszcz, a twarz skryta była w cieniu kaptura. Markus, czyli młody, nie słuchając moich ostrzeżeń, ruszył na niego. Nie mając więc innego wyjścia, podążyłem za nim. Nie mogłem dopuścić, aby coś mu się stało. Nielegal był zwinny i poruszał się szybko. Tudzież unikał ciosów bez większej trudności. Sam jednak nie atakował. Próbował przedrzeć się przez nas i uciec. Stałem w pogotowiu, gotowy zaatakować bądź ruszyć w pościg. Synalek księcia starał się za wszelką cenę pochwycić swoimi szponami ofiarę, lecz nie udawało mu się to, przez co wpadał w coraz większą złość. Wreszcie zahaczył jedną ręką o ciało nielegalnego wampira, zadając mu ranę i zrywając z głowy kaptur. Wampir krzyknął przeraźliwie. Moim oczom ukazała się burza rudych loków. Piegi na policzkach. Te same oczy. Usta. Niewiele myśląc, zrzuciłem się na Markusa i przygniotłem go do ziemi, nim zadał kolejny cios. Korzystając z okazji, Sol przemknęła zwinnie między nami i uciekła w plątaninę uliczek. Musiałem się gęsto tłumaczyć, dlaczego powstrzymałem mojego towarzysza od zabicia nielegala, przez co zyskałem jedynie czujny, nieufny wzrok śledzący moje ruchy z uwagą. Markus nigdy mi nie ufał i nie darzył szczególną sympatią przez zaufanie, jakim obdarzył mnie książę. A ja nadal nie mogłem się otrząsnąć z tego, co zobaczyłem. To nie mogła być moja wyobraźnia. Widziałem ją dokładnie. Każdy milimetr jej twarzy zachowałem w pamięci. A tamta wampirzyca wyglądała dokładnie jak 17-letnia Sol. Następnej nocy, nie tracąc czasu na polowanie i posilenie się, wykorzystałem ten czas rozłąki z moim towarzyszem na odszukanie mojej ukochanej. Nie było to trudne. Wampirzyca słabo znała miasto. Nie wiedziała, jak się po nim poruszać. Kiedy stanęliśmy naprzeciwko, moje martwe serce odżyło na nowo uczuciami sprzed lat. Nie poznała we mnie dawnego Gabriela, lecz oprawcę z wcześniejszej nocy. Szaleństwo wyzbierało z jej oczu. Głód i żądza krwi kierowały jej ciałem. Minęło sporo czasu, nim jej zagubione myśli odnalazły w pamięci mój obraz. Krwawe łzy spłynęły po moich policzkach, kiedy przytuliłem ją. Osłupiałą, głodną, zagubioną. Zdobyłem dla niej krew, nakarmiłem i kazałem uciekać z miasta. Obiecałem, że ją odszukam w najbliższym czasie. Nasze spotkanie po latach musiało nieubłaganie się skończyć. Po kolejnych kilku dniach poszukiwanie nielegala w mieście zakomunikowałem księciu, że albo uciekł, albo został przez kogoś zabity. Cały czas czujne oczy Markusa przypatrywały się każdemu mojemu działaniu. Książę przyjął moją wiadomość z żalem, ale zaakceptował ją i zaniechał dalszych działań w tej sprawie. Odczekałem jeszcze kilka dni i wyruszyłem do pobliskich lasów, aby odszukać moją ukochaną. Postanowiłem, że już nigdy jej nie opuszczę. Będę jej bronił przed księciem i innymi wampirami. Nasze kolejne spotkanie przywróciło mi wszelkie wspomnienia, które tak głęboko chowałem na dnie serca. Sol była już jednak zupełnie inną osobą. Dziką, wystraszoną, z obłędem w oczach. Nie pamiętała prawie nic z poprzedniego życia. Zdołałem się dowiedzieć, że przemienił ją jakiś szaleniec. Malkawian zapewne. I przez te wszystkie lata mieszkała razem z nim ukryta głęboko w lesie, żywiąc się krwią zwierząt. Jednak pewnego razu Malkawian po prostu ją opuścił, a głód i szaleństwo przywiodły do miasta. Do mojego miasta. Przeznaczenie? Nierozłączni kochankowie znowu razem? Nie. Parszywy dowcip losu. Chciałem z nią zostać, choć nie zachowywała się już jak moja mała 17-letnia Sol. Przypominała niedostępne dzikie zwierzę. Nie ufała mi i zapewne byłaby w stanie mnie zabić. Jednak te kilka dni, które spędziłem z nią, dały mi więcej niż kilkadziesiąt lat wampirzej egzystencji. Sol zaufała mi i powoli uczyła się życia godnego człowieka, nie zwierzęcia. Uwierzyłem, że szczęście powróciło do mojej duszy. Dano nam niespełna 3 miesiące. Nie wróciłem już do księcia. Bolałem się łudzić, że zapomni o moim istnieniu i pozwoli spokojnie żyć u boku Sol. Pewnego zimowego dnia obudziliśmy się w towarzystwie kilku wampirów z mojego miasta. Byli oni najbardziej wyszkolonymi strażnikami księcia.
a wśród nich był jego syn w ciemności, z krzywym uśmiechem na twarzy. Opór był bezskuteczny. Związano nas i przetransportowano do księcia. Wkrótce miał się odbyć sąd. Po mojej stronie stawił się Antoni, mój ojciec. Znał on moją historię z Sol i starał się przekonać księcia, że nie dopuściłem się żadnej niesubordynacji i zdrady, tylko władnęła mną chwila słabości. Moim oskarżycielem był Markus, który robił wszystko, abym poniósł najwyższy rodzaj kary – śmierć. Jednak śmierć byłaby dla mnie nagrodą w stosunku do kary, jaką mi wymierzono. Książę ogłosił swój wyrok. Sol zostanie skazana na śmierć poprzez spalenie. A nauczką dla mnie na przyszłość miało się stać wykonanie wyroku na mojej ukochanej. Serce pękło mi na milion kawałków, gdy usłyszałem, czego mam dokonać. Sol zdawała się niczego nie rozumieć. Jej szalone oczy błądziły po zebranych w sali wampirach i błagały o krople krwi. Tymczasem miała odbyć się egzekucja. Cała społeczność wampirów zebrała się wokół pala, do którego przywiązano krzyczącą Sol. Pochodnia już płonęła w ręku synalka księcia, którego twarz szpecił grymas ironii i triumfalnego uśmieszku. Wpatrywałem się bezwiednie w twarz Sol, w twarz kobiety, którą kochałem nad własne życie. I postanowiłem zginąć razem z nią. Odmówiłem przyjęcia pochodni. Zacząłem krzyczeć i rzucać się we wszystkich stojących obok mnie. Wyczerpany, bez krwi, bez sił i nadziei, szybko zostałem zdominowany przez parszywą bestię Markusa. Wszystko we mnie krzyczało. Cała moja jaźń wiła się z bólu. Ale ciało robiło to, co chciał ten smarkacz. Chwyciłem pochodnię i zbliżyłem ją do ciała Sol. Jedynie moje oczy wyrażały ogrom bólu i rozpaczy, jaki wówczas przeżyłem. Sol krzyczała, a ja odrzuciłem pochodnię dopiero wtedy, gdy całe jej ciało spłonęło. Jej wykrzywiona strachem i bólem twarz stoi mi przed oczami nawet teraz. Płakałem krwawymi łzami, ostatnimi kroplami krwi, jakie płynęły jeszcze w moich żyłach. Gdy po jej ciele został jedynie popiół, odzyskałem władzę nad moim ciałem. Padłem na kolana i krzyknąłem. Na sali panowała martwa cisza, przerywana jedynie okropnym rechotem księcia. I wtedy wpadłem w szał. Antoni opowiedział mi później, że jednym długim skokiem dopadłem do Markusa i szponami oderwałem mu od tułowia głowę. Wówczas zaczęła się wrzawa i szamotanina. Jednak mój ojciec pomógł mi wydostać się stamtąd. Sam naraził się księciu i skazał na banicję i krwawe łowy. Mnie czeka to samo. Wszystkie wampiry w mieście polują na mnie. Antoni ma jeszcze szansę uciec gdzieś daleko, ale mnie dopadną prędzej czy później. Żadnego z pięciorga osób siedzących w sali szpitala psychiatrycznego pod wezwaniem świętego Antoniego nie zdziwił widok spływających po policzku młodego mężczyzny kropel krwi. Jego oczy płonęły bólem i nienawiścią. Dlatego właśnie postanowiłem przyjść tutaj. Nie pozwolę się dotknąć żadnej parszywej pijawie. Zrobiłem dla nich już dosyć. Nie dam im teraz satysfakcji z zabicia mnie i wypicia mojej krwi. Drodzy przyjaciele, rozchmurzcie się. Dzisiejszego ranka pierwszy raz od wielu dni zaświeci słońce. Ale przecież słońce zabija wampiry. Co będzie z tobą, kiedy nadejdzie dzień? Jak się lekarze dowiedzą, że jesteś... Przecież im powiedziałem, mój drogi. Słońce będzie dziś mym przyjacielem, nie wrogiem. Będzie ukojeniem. Będzie lekiem na całe moje chore życie. Gabriel zsunął się cicho z łóżka. Łzy zaschnięte na jego policzkach tworzyły krwawy wzór. Podszedł bezszelestnie do zakratowanego okna i otworzył je na oścież. Mroźne, zimowe powietrze zalało całą salę. Chmury przesłaniające niebo rzedły coraz bardziej. Na dworze robiła się szaruwa. Gabriel stał wyprostowany, czekając na nieuniknioną chwilę. Szeptał coś niedosłyszalnie do pacjentów. Pięć par oczu wpatrywało się w niego. Pięć par załzawionych, smutnych, współczujących oczu. Gdy pierwsze promienie porannego słońca przebiły się przez najrzadszą warstwę chmur, na twarzy pięknego wampira pojawił się uśmiech. Nie trwało to długo. Gabriel nie wydał najmniejszego odgłosu. Po prostu rozpłynął się w oślepiającym blasku słońca, które spowiło jego ciało i pozostawiło po nim pył, który wraz z mroźnym wiatrem wyleciał przez okno. Ktoś w sali zaszlochał. Za oknem dało się słyszeć szczęśliwy śmiech pary nastolatków. A może to po prostu wiatr zawył w konarach drzew?